Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór i zapraszam do obejrzenia kolejnego wykładu z serii Objawień Nadziei. Temat na dziś to apokaliptyczna wojna o panowanie. Odsłonimy dzisiaj zasłonę i ujrzymy, co naprawdę dzieje się we wszechświecie. Ujrzymy kosmiczną wojnę, przekraczającą nasze najśmielsze wyobrażenia. Ta wojna światów jest odwieczną walką między aniołami dobra i aniołami zła. Czy zauważyliście ostatnio wzrost fascynacji aniołami? Aniołowie są bohaterami popularnych filmów. Czy pamiętacie film Miasto Aniołów? We współczesnym społeczeństwie Zachodu ludzie znowu zaczynają wierzyć w istnienie aniołów. Książki na temat aniołów są zaliczane do bestsellerów. Aniołowie zajmują czas najlepszej oglądalności w telewizji. Poświęcono im popularny serial w telewizji CBS pod tytułem Touched by an Angel, czyli można tłumaczyć jako dotyk anioła. Aniołowie są także bardzo ważnymi postaciami w Apokalipsie, w tej księdze Pisma Świętego, zwaną Apokalipsą Jana. Na początku księgi dowiadujemy się, że Jezus posłał swojego anioła do Jana, by objawił mu prawdy Apokalipsy. Aniołowie objawiają Boże przesłania w dziejach ludzkości. W Apokalipsie, w drugim, trzecim rozdziale, aniołowie są Bożymi posłańcami do siedmiu zborów. W Apokalipsie, rozdziale 7, czterej aniołowie powstrzymują wichry wojny. Czterej aniołowie, stojący na czterech stronach świata, powstrzymują ostateczne wichry zniszczenia, aby nie unicestwiły ludzkości przed powtórnym przyjściem Jezusa. W Apokalipsie, rozdziale 10, widzimy obraz potężnego anioła, który głośnym wołaniem przekazuje ostrzeżenie mieszkańcom ziemi. W Apokalipsie, rozdziale 14, trzej aniołowie są przedstawieni jako szybko głoszący pilne Boże przesłanie w czasach końca narodom, plemionom, językom i ludom, by przygotować ludzkość na przyjście Jezusa Chrystusa. Anioł wylewa siedem czasz w Apokalipsie, rozdziale 16. Potężny anioł niesie Boże ostatnie przesłanie w Apokalipsie 18 rozdziale. Aniołowie są więc ważnymi postaciami Apokalipsy. Są to niebiańskie istoty posyłane przez samego Boga. Niewidzialne dla ludzi, ale zupełnie realne, zupełnie rzeczywiste. Apokalipsa objawia zmagania dobra ze złem, odwieczną walkę między Chrystusem i szatanem. Dobrzy aniołowie istnieją, ale istnieją też aniołowie źli. Aniołowie są niebiańskimi istotami stworzonymi przez Boga, by służyć Mu wiernie i cieszyć się wiecznie chwałą Jego obecności. Apokalipsa mówi, że w niebie wybuchła wojna. Doszło tam do konfliktu, który zakończył się dramatyczną walką między aniołami. Jak to możliwe, by w niebie doszło do wojny? Wydaje się to zupełnie absurdalne, a jednak tak się stało, tak się wydarzyło. Czytamy w Apokalipsie 12 rozdziale, 7 po 9 werset. I wybuchła walka w niebie. Michał i jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Wojna w niebie
aniołowie walczący między sobą, Chrystus walczący w niebie przeciwko szatanowi, Chrystus zwyciężył. Szatan poniósł klęskę. Szatan i jego aniołowie zostali wyrzuceni z nieba. Jak to możliwe? Te zdumiewające informacje prowadzą nas do ważnych pytań. Dlaczego w niebie wybuchła wojna? Skąd wziął się tam ów straszliwy smok? Na szczęście Biblii znajdujemy cenne wskazówki w tej kwestii. Jest ich dość, by pozbierać coś w rodzaju genezy szatana. Apokalipsę możemy zrozumieć jedynie, poznając znaczenie jej symboli, wyłożone w innych fragmentach Pisma Świętego. Większość ludzi nie rozumie, że Apokalipsa czerpie swoje symbole wprost ze Starego Testamentu. Spójrzmy na kulisy konfliktu między dobrem a złem, który rozpoczął się w niebie. Odkryjmy, co stało się w sercu i umyśle Lucyfera i doprowadziło go do buntu przeciwko Bogu. Nigdy w pełni nie zrozumiemy bólu i cierpienia w naszym świecie, jeżeli nie zrozumiemy, co stało się za kulisami nieba. Nie możecie zrozumieć, co dzieje się na naszej ziemi, póki nie zrozumiecie, co stało się tam, w niebie, przed tysiącami lat. Księga Ezechiela pozwala nam zajrzeć głęboko w serce Lucyfera. Objawia jego sposób myślenia i to, co działo się w jego umyśle. Czytajmy o tym. Księga Ezechiela, 28 rozdział i 12 werset. Tak mówi Wszechmocny Pan, Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię. Ten anioł miał szczególne miejsce przy Bożym tronie. Był odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Bóg nie stworzył demona, nie stworzył diabła. Według Biblii Bóg stworzył doskonałą anielską istotę. Obraz Lucyfera, przechadzającego się wśród ognistych kamieni, sugeruje tego, który żył w bezpośredniej bliskości chwały Bożej, mając dostęp do tronu świętości. Jednak coś złego stało się z tym wspaniałym aniołem. Odkryto u niego niegodziwość. Pozwoliłby grzech, zrodził się w nim. Jak to możliwe? Jaki grzech? Jak grzech mógł zaistnieć w niebie? Ezechiel napisał. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Ten anioł wydawał się wbijać w pychę z powodu swojej wysokiej pozycji, jaką zajmował. Oczarowany był własnym pięknem. To właśnie pycha doprowadziła tego anioła do grzechu. Jak mogło się to stać w doskonałym środowisku? Jest tylko jedno wyjaśnienie. Bóg dał Lucyferowi wolność wyboru. Gdyby odebrać stworzonym istotom wolność wyboru, wówczas nie byłyby zdolne także do okazywania autentycznej miłości. Miłości nie można narzucić ani wymusić. Musi ona dobrowolnie wypływać z serca. Jeżeli odbierzecie komuś możliwość miłowania, to odbierzecie mu także możliwość osiągnięcia prawdziwego szczęścia. Ponieważ Bóg pragnie najwyższego szczęścia wszystkich swoich stworzeń, dał im wolność wyboru. Pragnie,
by wszystkie istoty miłowały go z własnej, nieprzymuszonej woli. Bóg nie chciał mieć takich żywych robotów ani lalek, a takimi byłyby inteligentne istoty pozbawione wolności wyboru. Prorok Izajasz wskazuje nam, jak Lucyfer niewłaściwie wykorzystał wolność wyboru, by zbuntować się przeciwko Bogu, wskutek czego zmienił się w upadłego anioła. Czytamy w Księdze Izajasza, 14 rozdziale, od 12 po 14 werset. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Ja wstąpię na szczyty obłoków. Ja zrównam się z Najwyższym. Tak, najważniejsze było dla niego ja. Problem Lucyfera to egoizm. Egoizm jest korzeniem grzechu. Lucyfer mówił sobie, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę, zrównam się z Najwyższym. Chciał wynieść swój tron ponad gwiazdy Boże. Przebywanie w chwale Bożej przestało mu wystarczać. Chciał być tak potężny, jak sam Bóg, jak Najwyższy. Chciał mieć władzę należącą do Najwyższego. Chciał być wywyższony, jak Najwyższy. Lucyfer pragnął wyższego stanowiska, wywyższonego tronu, panowania i władzy. Od tego wszystko się zaczęło. Tak właśnie ten anioł zaczął upadać coraz niżej i niżej, pociągając za sobą jeszcze innych aniołów. Apostoł Jan, który spisał Apokalipsę, podkreśla w swoich listach pewien istotny fakt. Miłość jest odpowiedzią na bunt serca. W Nowym Testamencie znajdują się trzy listy apostoła Jana. Oto co napisał Jan. W pierwszym liście, 4 rozdziale, 7 wersecie. Miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz On nas umiłował. Bóg jest miłością. 1 Jana 4:8. Jan utożsamia miłość z Bogiem. Miłość jest podstawą Bożego panowania. Lucyfer był otoczony atmosferą miłości, ale w swym sercu odwrócił się od miłości. Tak bardzo pochłaniała go myśl o własnej chwale, iż coraz mniej i mniej miłował Boga. W ten sposób popadł w fatalną spiralę zła. Im mniej odczuwał miłości, tym bardziej pragnął wywyższenia siebie. A im bardziej się wywyższał, tym mniej miłował. Wreszcie Lucyfer zaczął postrzegać Boga jako swojego przeciwnika. Swym wypaczonym umysłem wyobrażał sobie, że Bóg jest jego wrogiem. Do czego można dojść? Prorok Ezechiel mówi nam, że ten zbuntowany anioł uznał, iż jest równie mądry jak sam Bóg. Uważałeś swoje zamysły za zamysły Boże. Księga Ezechiela, 28 rozdział, 6 werset. Lucyfer zaczął myśleć, dlaczego Bóg miałby mieć całą władzę i panowanie? I uznał, że sam lepiej pokierowałby wszystkim. Spróbuj sobie wyobrazić,
jakie perturbacje wywołała taka postawa w niebie. Wyobraź sobie, jak odebrane zostały takie dążenia w miejscu, gdzie nigdy wcześniej nie istniały zawiść, oszczerstwo czy złośliwość. Nikt nigdy wcześniej nie kwestionował mądrości i miłości Boga. Ni stąd, ni zowąd ten wspaniały Lucyfer, cherubin mający miejsce przy tronie Boga, zaczął czynić dziwne uwagi. Wyrażał rzekome zdziwienie, dlaczego to tylko Bóg odbiera uwielbienie. Zakwestionował potrzebę posłuszeństwa stworzonych istot wobec Boga. Zasugerował, że istnieje alternatywa, lepszy sposób funkcjonowania wszechświata. Lucyfer zarzucił Bogu, że nie troszczy się o dobro swoich stworzeń. Lucyfer szerzył to kłamstwo wśród aniołów, twierdząc, że Bóg jest niesprawiedliwy i nieuczciwy w sprawowaniu swego boskiego panowania. Jak odpowiedział na to Bóg? Co powinien był uczynić z tym aniołem, z Lucyferem? Wielu ludzi zastanawia się, dlaczego Bóg po prostu nie unicestwił tego anioła Lucyfera. Nie mogą pojąć, co powstrzymało Boga przed tym. Wydawałoby się najprostszym rozwiązaniem. No nie jest tylko, wiecie, jedno dmuchnięcie Boga i tego anioła już nie ma. Skoro zło było dopiero w zalążku, a Lucyfer był pierwszym i jedynym, który odseparował się od miłości Bożej, dlaczego Bóg nie zdusił zła, zanim się rozwinęło, zanim się rozpleniło? Dlaczego zło nie zostało wyeliminowane, zanim przeniosło się do innych światów? Dlaczego Bóg nie unicestwił Lucyfera? Oto dobre pytania. Pomyślcie nad tym przez chwilę. Pomyślcie, jakim przesłaniem do innych aniołów byłoby unicestwienie Lucyfera. Przypuśćmy, że burmistrz miasta stał się przedmiotem ataków i oskarżeń jednego z członków Rady Miejskiej. Taka sytuacja hipotetyczna. Radny oskarża burmistrza o nieuczciwość i nadużywanie władzy. Twierdzi, że burmistrz nie działa dla dobra mieszkańców miasta, ale wykorzystuje swój urząd dla swych egoistycznych celów. Jak powinien zareagować burmistrz na takie fałszywe oskarżenie? Co stałoby się, gdyby burmistrz wezwał oddział gromu na przykład i polecił zestrzelić krąbnego radnego? Czy to oczyściłoby go z zarzutów? Co by było, gdyby burmistrz wezwał na pomoc wojsko i kazał otoczyć dom tego radnego? Co by było, gdyby oszczerca został aresztowany i stracony? Czy to by było rozwiązaniem problemów? Czy rozumiecie teraz? Reputacja i wiarygodność Boga zostały narażone na szwank wskutek fałszywego oskarżenia szatana. Natychmiastowe usunięcie opozycji nie mogło być właściwą odpowiedzią na to wezwanie. Czy Bóg naprawdę jest prawy? Czy jego sposób panowania jest naprawdę najlepszy? Bóg wybrał więc mądrzejsze rozwiązanie. Pozwolił więc, by grzech istniał we wszechświecie do pewnego czasu. W wyniku tego eksperymentu miało się okazać, iż bunt przeciwko Bogu nie prowadzi do szczęścia, ale do czego? Do upadku i do śmierci. Cały wszechświat ma zrozumieć, że Boży sposób panowania jest jedyną drogą do radości, do szczęścia i do bezpieczeństwa wszechświata. Apokalipsa, 12 rozdział, 9 werset. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem,
który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Lucyfer, który z własnego wyboru stał się diabłem, został wyrzucony z nieba. I przybył gdzie? Na ziemię. Tu na ziemi skusił ludzi, by poszli w jego ślady. Cały wszechświat wkrótce ujrzy w pełni skutki buntu przeciwko Bogu. Wcześniej nikt oprócz Boga nie wiedział, jakie nieszczęście spowoduje alternatywny plan Lucyfera. Nikt nie miał pojęcia, jak wiele cierpienia i nędzy pociągnie za sobą bunt. Wszechświat, w tym także każdy z nas, ludzi, musi się przekonać osobiście. Musimy zrozumieć, że Bóg jest miłością i Jego sposób panowania jest najlepszy. Musimy to pojąć bez cienia powątpiewania. Taki był najlepszy sposób rozwiązania problemu zła i taki sposób został wybrany przez Boga. Tylko w ten sposób Bóg może zapewnić bezpieczeństwo wszechświatu, tak aby zło już nigdy się nie mogło odrodzić. On pragnie, by każde pytanie spotkało się z odpowiedzią, a każda wątpliwość została wyjaśniona. To jest zasadniczy fakt stojący za wielkim konfliktem między dobrem a złem, toczącym się wokół nas. Jednak jeszcze jest jedno pytanie wymagające odpowiedzi. Jak nasza planeta została wciągnięta w ten niebiański konflikt? Czy planeta Ziemia została stworzona jako śmietnik, na który wyrzucono szatana, gdy się popsuł? Czy ludzie zostali z góry skazani na cierpienie pod rządami obłąkanego, upadłego anioła? W Księdze Rodzaju czytamy, że wszystko, co Bóg stworzył na ziemi, było dobre. Nawet bardzo dobre. Tacy też byli pierwsi ludzie. Wszystko w Edenie było doskonałe. Jednak Bóg stworzył ludzi jako doskonałe, moralne istoty, obdarzone wolnością wyboru, podobnie jak aniołowie. Mogli oni wybrać, czy usłuchają Boga, czy wybiorą nieposłuszeństwo i odejdą sobie w świat od Boga. Gdy Ewa podeszła do zakazanego drzewa znajomości dobra i zła, szatan, wykorzystując węża jako swoje medium, skorzystał z okazji, by wmówić jej kłamstwo. Ewa powiedziała mu, że Bóg zakazał im jeść owoce z tego drzewa, aby nie umarli. Ale szatan przekonywał ją. Księga Rodzaju, pierwsza księga Mojżeszowa, 3:4-5. I mówił do Ewy tak: na pewno nie umrzecie. Na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Szatan chciał przez to powiedzieć: będziecie szczęśliwsi, jeżeli zrobicie, co mówię. Bóg ogranicza waszą wolność. Niestety Ewa, a potem także i Adam, uwierzyli w to kłamstwo. Dzisiaj możemy oglądać skutki tego wyboru. Szatańska alternatywa w niczym nie przypomina tego, co wąż obiecywał Ewie. Żyjemy na planecie pełnej buntu, rozkładu i śmierci. Gdy Adam i Ewa zjedli owoce z zakazanego drzewa, poczuli winę i poczuli niepokój. Gdy Bóg przybył na spotkanie z nimi do ogrodu, ukryli się przed Nim. Od tej pory ich potomkowie uciekają i ukrywają się przed Bogiem.
Taka jest prawda. Grzech powoduje wyobcowanie między nami a Bogiem. Rodzi także konflikty i wyobcowanie między ludźmi. Zasiew pierwszej wojny padł w serca naszych prarodziców, kiedy zgrzeszyli. Powodem przemocy w rodzinach i niezgody w świecie jest grzech, który skaził ludzkie serca. Gdy ludzie są wyobcowani od Boga, stają się także wyobcowani od siebie nawzajem. Powodem wojen, konfliktów i ucisków w naszym świecie jest wojna, która toczy się w sercu człowieka. Nasza planeta jest planetą buntu, planetą odseparowaną od Boga. Dlatego jest tak wiele chorób i cierpienia. Dlatego jest tak wiele bólu i łez. Dlatego wokół nas panuje przemijanie i śmierć. Grzech powoduje niepokój, lęk, cierpienie i w końcu śmierć. Kto ponosi za to winę? O tym już w następnym wykładzie, w następnej części. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i życzę udanego wieczoru.